Witam Państwa. Zacznijmy komentarz od indeksu WIG20, który zmaga się w ostatnim czasie z przeszkodą Fibonacciego 2398-2403. Na razie kwestia tego testu jest nierozstrzygnięta. Ewidentnie mamy tutaj do czynienia ze wzrostem presji podażowej, natomiast nie jest to na tyle silnie odczuwalny wzrost, by indeks mógł przedrzeć się poniżej lokalnej, ważnej zapory popytowej 2368-2370. Gdyby doszło do urzeczywistnienia się właśnie takiego scenariusza, to byłby już jednak taki dość jaskrawy dowód słabości indeksu WIG20, co automatycznie stanowiłoby zapowiedź pogłębienia się ruchu spadkowego. DAX zupełnie przeciwnie, w tej chwili jest silniejszy od indeksu warszawskiego. Po zanegowaniu lokalnej zapory podażowej 7137-7153 indeks zmierza w kierunku ważnego krótkoterminowego węzła 7277-85. Wzmocnieniem tej strefy jest przebiegająca tutaj i przełamana wcześniej dolna linia kanału trendowego. Wydaje mi się, że gdyby również ta bariera podażowa została zanegowana, to moglibyśmy się spodziewać powrotu indeksu w okolicy tych poprzednich szczytów. S&P również ma przed sobą istotny test siły rynku. Chodzi mi tutaj o przedział 1399-1402. Tak jak już sugerowałem w swoich wcześniejszych komentarzach, od wyniku właśnie konfrontacji w tym przedziale cenowym powinien zależeć przebieg kolejnych sesji na rynku amerykańskim. To, co jest pozytywne, to ta strefa 1374-78, która po przełamaniu zaczęła pełnić zgodnie z oczekiwaniami rolę zapory popytowej. Tu mniej więcej wypada również zniesienie 38,2 tego bieżącego impulsu popytowego. Gdyby zatem doszło do indeks powróciłby poniżej tej strefy, pewne wątpliwości niejako automatycznie musiałyby się pojawić. Dziękuję bardzo.